Dzień dobry moi drodzy, witajcie w pierwszym odcinku z gry Escape from Tarkov na moim kanale. To jest mój ekwipunek i dzisiaj wybierzemy się na mapie Customs w okolice Dormsów. Wydaje mi się, że to jest jedna z takich najbardziej risky miejscówek i miejscówek, które są mega często przez ludzi oblegane. I zobaczymy, czy uda nam się coś ciekawego wynieść, czy uda nam się tutaj coś ludzie ugrać. Więc jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień, a my zaczynamy rajdzik. Startujemy moi drodzy tutaj za sekundę. Ekwipunek, który mam na sobie, jest warty około 200-300 tysięcy tych rubli, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę kawał ludzie dobrego ekwipunku. No i gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj przy okolicy Old Gas Station, ale mnie to nie interesuje, mnie interesuje tutaj wejście na Dormsy, więc tutaj tędy przytniemy przez market i wydaje mi się, że tędy w miarę szybko uda nam się śmignąć. Chociaż czekajcie, jakie mam klucze? Mam marketki, mam faktorkę, więc dobra, tymi dwoma kluczami dostanę się tam, gdzie chcę się dostać. Sama amunicja, którą mam na sobie, kosztuje 120 tysięcy rubli, więc naprawdę ludzie, mamy tutaj kawał dobrego ekwipunku. Szybko raszujemy na te Dormsy, żebyśmy mieli możliwość szybkiego przelecenia tego. Tarkowa mogliście zauważyć u mnie na streamach już jakiś czas temu, ale odcinka jeszcze z tego nie było, więc jeżeli wam się materiał z Tarkowa właśnie spodoba, no to dajcie znać w komentarzach i to mi da tutaj jakby taką informację, czy chcecie, żebym więcej tą grę nagrywał, czy nie. Dobra, mamy jakiś tutaj dodatek do broni, ale więcej nic poza tym ciekawego nie ma. Otwieramy te drzwi. Tamtej szafki nie przeglądam, bo ludzie też nie ma czasu, nie? Bo jak wiecie, no Dormsy trzeba szybko tutaj zraszować. Jeżeli tam nic nie znajdziemy, to później sobie odwiedzimy inne miejscówki. Już jakieś strzały słychać. Szkoda, że nie wziąłem sobie granatów. Granaty akurat na Dormsach się mega przydają. Dobra, bierzemy tutaj full auto. Fajny rząd i golniki, jest to ludzie naprawdę mega potężna amunicja, która potrafi naprawdę szybko przeciwników złożyć. Ja dzisiaj ogólnie jestem też mega zmęczony, jestem po komunii, więc trochę czasu, trochę takiego zmęczenia minęło, bo cały dzień nie było w domu. No ale powróciłem tutaj na noc i dla was przygotowywuję mój mili odcinek. Dobra, lecimy, już jesteśmy powoli na tych akademikach. To są te tak zwane dormsy, najczęściej oblegana jakby miejscowa przez graczy w Tarkowie, jeżeli chodzi o te rajdy, bo możemy tam naprawdę parę dobrych milionów wyciągnąć jednym dobrym wejściem. Ale tam może być też mega dużo przeciwników, mega duża ilość tych przeciwników, więc spokojnie podchodzimy. Mamy sławeczki, więc będziemy nasłuchiwać tutaj ziomeczków. Szkoda będzie, jak kilka osób się pakuje, nie? Jak będzie pojedyncza osoba tutaj, to spoko, a jak wejdzie tutaj parę osób, to będzie lipa. Sam ten klucz jest mega drogi do otworzenia marketa. Mamy tutaj jakieś skawy. Tyk. Dobra, jeden skawik zmontowany. Raszujemy. Póki co ludzie na szybkości, nie? Otwieramy sobie markecik. Zobaczymy, czy coś jest ciekawego. Jeżeli będzie warto uciekać, to będziemy uciekać, nie? Jeżeli tam nic nie będzie ciekawego, no to lipa. Jest ludzie, lodówka. Mega droga rzecz. Mamy tutaj również emeczkę. Mamy tutaj konika, bierzemy wszystko stąd, zbieramy co możliwe i spadamy stąd ludzie. Spadamy stąd, bo ta lodówka jest naprawdę giga droga i musimy z tym się udać na musimy się udać na RUAF-a. Czekajcie, gdzie mamy wyjścia? Crossroads, RUAF, Trailer Park. Wyjściowe takie mamy średnie trochę, bo musimy się przebić przez przeciwników. Szkoda, że nie wziąłem pieniążków, bo bym tędy mógł wyjść za 5000, za 7000 rubli. Troszkę zepsułem tutaj sprawę, bo mielibyśmy easy wyjście i za darmo byśmy zgarnęli lodóweczkę, która jest warta ludzie naprawdę 800 tysięcy? Więc musimy to doprowadzić jak najszybciej, Smuggler Boat, może to mnie jeszcze uratuje. Więc bless RNG teraz, żeby nam się udało. Może to być szybki rajdzik, ale może to być naprawdę bogaty rajdzik, więc moi mili, musimy z tym jakoś dobiec, nie? Nie będzie to proste, ale lodówka by mi się mega przydała, bo już mi się powoli miejsce w moim staszu kończy, więc taką lodówką byśmy mogli zaszaleć, ale jak tam dobiec, żeby nie zginąć? Oj, może być ciężko, To jest ogólnie Tarkov ludzie, ta gra naprawdę wiele emocji negatywnych, jak i pozytywnych wywołuje w nas. Jeżeli uda nam się ukończyć taki rajdzik, jeżeli nam się nie uda, to potrafi nas naprawdę potężnie zdenerwować. Też troszkę ciszej mówię, żebym tutaj wszystko dobrze słyszał, żeby mi tutaj nic za bardzo ludzie nie uciekło, nie? Bo zawsze może ktoś kampić w tych krzakach, może nas wyłapać, a wtedy jest niemały problem. Jest ludzie ognisko, więc wychodzimy tutaj. Oj, szybciutko. No i to są ludzie te dormsy zrobione. Pierwszy raz uda mi się chyba zrobić dormsy z wyniesieniem jakiejś takiej mega drogiej rzeczy, więc ekstrakt No i mamy pierwszy rajdzik, ludzie, ukończony. Dzisiaj czuję, że zrobimy sobie parę rajdzików w tym Tarkowiku, bo no, jest okazja, ludzie. No i powiem wam, że ten rajd już nam się zwrócił, no co najmniej sześciokrotnie ten rajdzik nam się zwrócił, więc no takie rajdy chcę częściej. 4 minuty rajdzik, a wynieśliśmy, ludzie, lodóweczkę, nie? Nogi lekko sobie poobijałem, bo jak wyskakujemy tam z tego balkoniku, to nogi sobie często możemy poobijać. No ale dobra, udało się to zrobić, więc zagramy jeszcze tutaj z Cavem. Cav to jest jakby taka alternatywna opcja, to jest taka postać, którą dostajemy jakby od gry. Jest to losowa postać, co jakiś czas nam się pojawia i możemy nim pójść na rajdzik i startujemy jakby w połowie rajdu, nie? Ginąc na Cavie nie mamy takich dużych strat jak ginąc na PMC-ku. 868 000, ludzie, lodóweczka zrobiona, więcej nawet mamy, bo mleko kosztuje 20 000, więc mamy jakieś 900 000 odłożone. I tą lodóweczkę sobie zostawię. No i patrzcie, 11 minut zarobiliśmy na lodówkę. A ile jest warta jeszcze ta emeczka, nie? Bo wynieśliśmy też tą emeczkę. Konik jest warty z 10 000. Za tą emeczkę możemy jeszcze, ludzie, zwinąć sobie 36 000. Naprawdę mega spoko rajdzik. No i lecimy, ludzie, teraz z Cavem. Z Cavem też mocno przyraszujemy sobie, te dorpsy. Ale widzimy się za moment, bo muszę posprzątać troszkę w staszu. No i dobra, moi mili, jesteśmy w kolejnym rajdzie. Tym razem gramy z Cavem, czyli takim jakby bocikiem, ale można nim też naprawdę ciekawe rzeczy wynieść. Różnica startu na Cavie jest taka, że jakby nie zaczynamy gry od początku, tylko którejś minuty rajdu. Jest aktualnie 23 minuta, 23 minuty mamy do końca rajdu tego, a rajdzik trwa tutaj od początku 39 minut, więc można powiedzieć, że już jest tutaj 16 minut rajd wznowiony. No i dobra, lecimy, ludzie, na dormsiki. Lecimy na dormsiki, ewentualnie na stację. Zobaczymy, co tam ciekawego będzie słychać. No i jak widzicie, ktoś tędy już przechodził, bo mamy przewrócone skawy. Ten skawik miał WPO bodajże. Tak, jest to WPO. WPO to jest taka broń, która mi średnio siedzi. A sprawdźmy jego kieszenie. Mamy sneakersa, więc tego nie chcę. Znaczy, mogę wziąć, ale jest to takie useless, bo to nie jest nic w sumie prawie warte. Też jedzenie możemy uzupełnić. Tu mamy kolejne skawy. Może któryś będzie miał coś fajnego. 6BTM-ka Kedra ten gość ma. To Kedra bym sobie może wziął. Bo od tego Kedra można czasami, ludzie, nawet coś ustrzelić. I ten kewik. Ten kewik też jest całkiem spoko. Ale nie jak mamy tritona, nie? Bo do tritona możemy zmieścić więcej rzeczy. Tutaj poza tym jest czysto, ktoś tutaj ładnie czyścił te skawiki. No i skaw, ludzie, nigdy was nie zaatakuje, dopóki wy nie zaatakujecie jakiegoś innego skawa, nie? Więc tutaj na skawie można naprawdę sobie fajnie przygotować jakby ekwipunek. Można coś sobie wynieść z tych rajdów i później iść PMC-kiem na takim skawowym jakby ekwipunku. Dobra, idziemy do przodu, do tej stacji. Na tej stacji coś mamy. Bossy biją skawy, nie? Ogólnie bossy biją bez ostrzeżenia. Bo rozpoznają wtedy skaw gracza. Ale skaw jako skaw normalny nigdy nikogo nie zaatakuje. Dochodzimy powoli tutaj do dormsów, ale mamy tutaj jeszcze jakiegoś trupka, więc warto go sprawdzić, co ma ciekawego. Wiem, że ma plecak lepszy, więc ten jego plecak weźmiemy. Wow, kask ma też lepszy. Złoty pistolet, ulala, ten gość miał jakiś lód, więc tutaj ktoś spadł. Najprawdopodobniej te bandaże sobie weźmiemy. Plecak przerzucamy, bierzemy tutaj. Pistolet dajemy tutaj. No i coś jeszcze miał? Nie, tego riga. Więc dobra, możemy zagrać na tej czapeczce i na pompie. Więc ta pompa mega słaba ogólnie jest, ale mamy jakiś tam pistolecik. Tam ktoś sobie umarł przy tych drzwiach. Więc patrzcie, jak przedtem wbijaliśmy tutaj, to było czysto już, nie? Było czyściutko, a teraz kogoś mamy na górze, dobra, słychać kogoś. Próbujemy tam podejść. Patrzcie, pyk, może go uda nam się przelucić. Czapka tylko, taka jak mamy tutaj. Powiem tak, będzie problem, biorę tego Kedra. Dajmy tutaj full auto. Mogę zginąć teraz, ale zaryzykuję. Jezu, ile tu ludzi zginęło. Czyżby tam zarje? Jeden granacik poleciał. AWS, o, fajny kewik dosyć. I dużo miejsca ma. Przerzucamy szybko to. Dobra, mamy, ludzie, jakiś kew. Ale jeszcze jeden gość gdzieś tutaj musi być. Albo może być. Więc za spokojnie. To jest Saiga. Saiga ulepszona, bierzemy ją oczywiście. Ale nie będzie na niej ani amunicji chyba. Chyba że tutaj coś znajdziemy. Dobra, są magazynki. Pyk, Saigę sobie przeładujmy. Tu był Rashala, czyli boss taki. Jakby ta Saiga jest droga dosyć. Dobra, spokojnie. Kałach ulepszą. Nie, Saigę zostaw, kałacha mi daj. Dobra, mamy kałacha 103. Dajmy na full auto oczywiście. Zmieniamy tutaj magazynki, może jakieś miał ciekawe. Dobra, tam miał Black Raga, to nam nic nie chce. Nie ma nic. Dobra, gdzie jest ta Saiga? Bierzemy ją oczywiście. Ile mamy tutaj? Prawie pełny magazynek. Spokojnie, spokojnie. Tutaj czysto, sprawdzamy wszystkie miejscówki. Tu jest czysto. Tutaj ktoś padł. Okej. Sprawdzamy delikatnie, podchodzimy, cofka. O, fajny kask dosyć, to bierzemy. Tego AKM-ka sobie dam tutaj, pyk. Wszystko ludzie sprawdzamy, trzeba wszystko sprawdzić, dokładnie przelucić. Jak jest okazja, morfinka. I 30 000 rubli, ulala. Magazynki do kałacha. Aj, faki to, dobra. Nie wiem, czy kogoś nie słyszałem. Te magazynki możemy podmienić oczywiście. To do Kedra wyrzucę, to damy tutaj. To damy tutaj. Powinien nam się zmienić. Chyba, że tam mamy... Nie, to mamy inne magazynki, dobra. Woli... O Jezu, myślałem, że tu koleś jest, a tu mamy... I śmietniki. Tu czysto, wchodzimy tutaj do marketu. Nikt tego nie otworzył? Tu może być koleś. Czysto, dobra, ej, ktoś był tutaj. Zdjął ryszale. Ale nie odwiedził marketu ludzie, więc ten market... Ktoś nie otworzył marketu, bo nie miał klucza. Gdybyśmy mieli klucz, to byśmy mogli to otworzyć i wejść tam, nie? I żeby to przelucić. Ale dobra, i tak nie jest źle. Mamy jakieś rzeczy wyniesione, więc... pakujemy się teraz tutaj. Obczajmy, nic nie ma. Tam nic nie ma. Ta skrzynka jest warta uwagi jeszcze, możemy ją obczaić delikatnie. Sprawdźmy, czy nic nas tutaj nie połamie. Jakiś dodatek do broni, więc... Nie wiadomo, ile on jest warty. Dobra, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd, tu Rashala padł. Tu mam kolejnego skawika, chyba się te skawy poryspiły. Więc trzeba ich też tutaj upolować. Mamy coś po kacach, 5000 rubli, ulala, 35 000 rubli. To już i tak jest spoko. Dosyć saweczka. Przejdę się na dół, może być coś ciekawego tam. Jeżeli nic nie znajdziemy, to przynajmniej... O Jezu, skaw. Tutaj może być? Trzeba próbować ludzie zawsze. Możliwe, że taki skawik na przykład ma klucz, nie? Market. Jeszcze otworzyli sobie kluczykiem. Market już w ogóle byłoby kozak, ale... Dobra, leży. One tapik w główkę. Przeluźmy. Czekajcie, jest klucz jakiś? O Jezu, ale mi załadował strzała. Niedobrze ludzie, niedobrze. Mamy jakiś klucz, RB. Klucze RB są wszystkie drogie. Słuchajcie, klucze RB są mega drogie. Więc no, opłaca się to podnosić. Gość mi z tosa tak mocno uderzył. No niedobrze. Dobra, będziemy musieli uciekać teraz. Tego nie chcę. Tu czysto. Tam mamy worki na śmieci. Dobra, wychodzimy stąd. Mamy RUAF Roadblock albo Crossroads. Mnie interesuje tutaj RUAF Roadblock wyjście. Pamiętajcie, jak gracie z Cavendry, nie musicie spełniać żadnego warunku. Grając tutaj na przykład PMC, czyli tą naszą główną postacią, musicie spełnić, na RUAFie musi świecić jakby lampa, jeżeli chcecie tym RUAFem wyjść. Pójdziemy teraz sobie taką drogą dosyć najszybszą, najkrótszą do tego RUAFa. Wydaje mi się, że w miarę bezpieczną. Bo wystarczy, że patrzcie. Słuchajcie, tutaj odnowimy sobie staminę. Z lewej strony macie na dole staminkę. Wystarczy, że tutaj przebiegniecie na szybkości. No i też was nikt nie przyhaczy, nie? Tutaj zaraz macie wejście pod ścianą. Możemy tutaj delikatnie przebiec tymi krzakami. Patrzcie, odnowicie sobie teraz staminę. Możecie odnowić. Jeżeli jesteście początkującymi graczami Tarkowa, to właśnie mogę wam tutaj takich parę porad podrzucić. Śmigacie tutaj. Tu padł jakiś gracz. O, dosyć fajny kewik, ale ja tego nie lucę. Nie mam czasu na to już. Za dużo mamy do stracenia. Mamy za dobre rzeczy. Przechodzicie sobie tędy. Tym przejściem. I tu już jest blokada RUAF, nie? Więc dosyć szybko udało nam się tutaj dobiec. Ale biegnijcie zawsze w stronę tych kontenerów, ponieważ od dołu was mogą sprzątnąć, albo z drugiej strony ulicy. O, RUAF nam się świeci. Nawet jakby się nie świecił, to z kawy można wyjść. PMC musi mieć ten warunek spełniony, że RUAF musi się świecić. Dobra, wychodzimy tutaj. I mamy rajdzik, ludzie, ukończony. Więc tak się kończy tutaj rajdzika. Jeszcze mamy jakiegoś skawa. Dajmy one shota. Fajny ten kałach, fajne bronie wyciągnęliśmy. Wyciągnęliśmy tutaj, ludzie, klucz RB, który może być naprawdę dużo warty. I w tym odcinku zobaczymy, ile zarobimy, nie? Jeszcze ten kluczyk sprawdzę dokładnie, ile udało nam się z niego wyciągnąć. Dobra, jesteśmy, moi drodzy, w moim staszu jakby. Klucz, który udało nam się znaleźć, jest warty 75 000. No więc myślałem, że on będzie droższy, ale całkiem spoko. Co jeszcze tam ciekawego wyciągnęliśmy? Wyciągnęliśmy te bronie. I te bronie sobie zaraz obczaimy. Jeszcze ten dodatek do broni, ile jest warty? 13 000, trochę słabo. To mnie nie interesuje. 35 000 bierzemy tutaj, bo wyciągnęliśmy to z rajdu. I patrzymy, ile są warte te kałachy i sajgi. Więc tutaj, ludzie, jeszcze mnie cena interesuje u mechanika aktualnie. 25 000, 53 000 i 50 000. Więc mamy, ludzie, z tego rajdu wyciągnięte około 340 000. Więc no, rajdzik wydaje mi się, że całkiem spoko. No i dzisiaj zarobiliśmy ponad 1 000 000 w ciągu, ludzie, nie wiem, 13 minut, więc naprawdę mega kozak nam wyszedł ten odcinek. Jeżeli wam się materiał z Tarkowa podobał, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. Ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć wam.